Siema, 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 brygada, witam serdecznie na kanale Obstawiamy. Oczywiście na początek wszystkim, każdemu z osobna życzymy tutaj ekipom udanych świąt. Niech to będzie taki, oczywiście to jest krótki okres, ale niech to będzie sympatyczny, taki rodzinny okres pełen uśmiechu i radości. Przede wszystkim zdrowia dla każdego z was. No i tak jak mówiłem, witam na kanale Obstawiamy. Szybko pewnie film dodany i też na śniadanie świąteczne lecę. Więc na początek prośba do ciebie o zostawienie łapy w górę pod tym filmem. Dziękuję serdecznie za każde kliknięcie, pomaga to wszystko rozwijać, wielka sprawa. Dzisiaj oczywiście kupony, jest sporo meczów, to nie ma, że święta. Piłkarze to muszą cisnąć. Jest sporo meczów, jest kilka kuponów gotowych na dzisiaj i jest oczywiście promocja powitalna Vetoto pod dany mecz. Tak jak była promocja powitalna Vetoto w piątek, tak i dzisiaj. Dzisiaj Real Madryt grany za złotówkę. Jak wygrają? Dają ci 200. No to jest taka normalnie klasyczna promocja powitalna Vetoto. Zaraz powiem nieco więcej o tym, powiem jak zamienić złotówkę na 200 zł. Jeżeli nie chcecie się słuchać bloku promocyjnego, spokojna twoja głowa, śmigaj sobie do kuponów, nie ma najmniejszego problemu. Ja o promocji, konkurs, zaproszenie do grup i też do kuponów przejdę. Zaczynam od promocji powitalnej. Jeżeli ktoś nie ma konta Vetoto, można z tego skorzystać, bo to jest promocja skierowana do nowych graczy. Co trzeba zrobić, żeby ją odebrać? No przede wszystkim, pierwszy krok to jest oczywiście założenie konta z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Zajmuje ci to minutę. Po założeniu konta wpłacasz minimum 50 zł na konto gracza. Wpłata na minimum 5 dych cię zapisuje do promocji, ale pamiętaj, to jest cwane. No i w sumie to jest dobre dla nowych graczy, bo można łączyć promocje. Tak jak widzisz teraz na banerku, ty możesz płacić do 200 zł przy pierwszym depozycie. Dostaniesz kolejne 200 za wpłatę 200, bo jest podwojenie. Jeszcze dwie dychy freebeta za to, że 200 wrzuciłeś i też możesz z tej promocji skorzystać. I jeszcze 200 z tego możesz mieć, bo z konta depozytowego trzeba zagrać zwycięstwo Realu za złotówkę i czekać. Jeżeli porobią dzisiaj Bilbao, to w przeciągu tam 48 godzin dostajesz 200 freebeta i masz dobę na wykorzystanie tego freebeta Vetoto. Prosta sprawa? Łopatologicznie. Pierwszy krok, żeby z tej promocji skorzystać, założenie konta z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Depozyt, wpłata, po prostu. Wpłata na minimum 50 zł z pamięcią o tym, że Vetoto podwaja depozyty i można z tego skorzystać przy pierwszym depozycie. No i jak już sobie wpłaciłeś kasę, to z konta depozytowego dajesz za złotówę Real Madryt. I trzymasz kciuki. 23, okolice 23 będziesz wiedział, czy dostaniesz tego freebeta. 48 godzin mają, wrzucają ci 200, jeżeli Real wygra i masz dobę na wykorzystanie tego. Osoby zainteresowane, odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem, tak jak mówiłem, założenie konta to minuta i można tworzyć coś na dziś. Zanim przejdziemy dalej, to zrobimy konkurs. Ale zanim zrobimy konkurs, to zapraszam do naszej grupy na Facebooku, na naszego Discorda, Instagrama, dwa pozostałe kanały. Strefa typów, strefa typerów. Wszystkie linki w opisie pod tym filmem, bratku. Sprawdzaj, jeżeli masz ochotę. I lecimy z konkursem. Klasyczne dwie dychy do zgarnięcia Vetoto. To trzeba zrobić, żeby o nie powalczyć? Subskrybować kanał Obstawiamy. Łapa w górę zostawiona pod tym filmem. Zerknij sobie, czy jest kliknięta. I w komentarzu typujesz dokładne wyniki, minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Realem Madryt a Athletic Bilbao. Dopisujesz swój nick gracza Vetoto albo maila, jeśli mailem się posługujesz. I wszystko, czekasz. Osoby zainteresowane odsyłam do komentarzy. Tam bierzcie sobie udział w konkursie. Te klasyczne dwie dychy zawsze leci do kogoś z was. Typujecie do 21. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez nicku gracza na Vetoto nie biorą udziału w zabawie. Przechodzimy do meritum tego kolejnego niedzielnego materiału na kanale Obstawiamy. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem kuponów od osób, które już typowały na YouTubku u nas. Czyli nie ma debiutów dzisiaj, stała ekipa. I zaczynamy od kuponu Grzegorza. No tutaj aż 29 podanych kuponów, 14 trafionych, dwa kapcie zostały czystego profitu. Za 800 jest ładowany w sumie dubel bez wielkich kombinacji, bo mamy Stuttgart z handicapem. Stuttgart, czyli ekipa, która zdecydowanie w tym sezonie będzie walczyła o Ligę Mistrzów. Aktualnie przed rozpoczęciem 27 kolejki, słuchaj, no trzecie miejsce, to dobrze wygląda. To jest 56 punktów, to są 4 punkty straty do drugiego Bayernu Monachium. Wiadomo, że Bayer Leverkusen odjechany daleko, to jest nie do dogonienia raczej, no ale tutaj utrzymanie top 4 dla Stuttgartu, to myślę, że jest jakby podstawa na ten sezon, nie? Grają z Heidenheim, średniaczek ligowy, ostatnie mecze albo porażki, albo remisy przed tą przerwą reprezentacyjną. Żeby troszkę ten kurs spompować, jest rzucony handicap. Oczywiście dwoma golami Stuttgart musi wygrać. Dorzucone mamy zwycięstwo Nicei, czyli Liga Francuska, Nicea u siebie z Nantes. I to jest podobny mecz. Oczywiście Nicea ostatnio trochę potraciła, nie? Oni wypadli z tej Ligi Mistrzów, znaczy z miejsca dającego Ligę Mistrzów, ale to są tylko 3 punkty straty do trzeciego miejsca. Aktualnie piąta lokata. No i mają przeciwnika idealnego na zrobienie 3 punktów, nie? Nantes, 3 ostatnie mecze, to są 3 mecze w łeb. Aktualnie pierwsze miejsce, które daje playoffy o utrzymanie, nie? Wiecie, o co chodzi. Więc tutaj też mamy podobny mecz. Mocny faworyt grający u siebie z ekipą, która
No najlepsza w tym sezonie po prostu nie jest. 2041 może z tego wrócić? To niech wraca, nie? Niech wraca. Dalej mamy kupną od Adama. 8 razy typowane, 4 razy na proficie, czyli połowa trafiana. 8919, bo tu mocne były pitosy grane. Bilans, w sensie profit ugrany z tych kuponów jest naprawdę dobry i też mamy dubla. Overek 1,5 gola, to cwany overek 1,5 gola, bo bardzo, po bardzo ciekawym kursie, nie? A Alavés z Realem Sociedad. No i jak mamy overek 1,5 gola, to sobie zerknijmy statystycznie, jak to wygląda. Czy statystycznie się spina, jak to Andrzej mówi? Jeżeli chodzi o mecze Alavés, w tym sezonie średnio 2,1 brameczki na mecz. Real Sociedad, średnio 2,5 gola w spotkaniu. Over 1,5, jak w mordę strzelił się spina, nie? Do tego ciekawy typ jest tutaj Superbeta na to, że Liverpool strzeli gola w pierwszej połowie i strzeli ogólnie 2 gole w meczu, czyli over 1,5, over 1,5. Powiem ci, ciekawie wymyślone, grają na własnym terenie, tak dobrze mówię, na własnym terenie z Brighton o 15. Do świątecznego obiadu, jak znalazł, nie? Więc tutaj Adam trzyma kciuki za brameczki, za gole trzymane kciuki. Dalej mamy kupon od Tomasza. 8 typowane, 3 razy trafione, 6600 profitu ugrane jest z tego, więc mimo tego, że może kupony nie siadają najlepiej, to jakby stawkowanie jest tak dobrane albo przyfarcone, że jest ten profit mocny. BTTS i over 2,5 goli w meczu, no, Manchesteru City i Arsenalu, gościu. Wow! To jest meczycho na dzisiaj. Jest propozycja overowa, bo albo ten, no znaczy to jest logiczne, że albo pójdzie w mocny over, albo w mocny under, nie? No tutaj Tomasz proponuje mocne, znaczy może nie mocnego undera, po prostu BTTS over 2,5 goli i doklejone jest tego RENS pod purą, bo tutaj kursowo to wystarczy, żeby zrobić jakieś sensowny kurs z tego dubla. No RENS, powiem ci szczerze tak, ja jakimś turbofanem Ligi Francuskiej to nie jestem. Tutaj mamy pojedynek na wyjeździe, 8 RENS, 12 Strasburgiem, 10 punktów różnicy między tymi ekipami. Jak tak sobie patrzę na formę tych drużyn przed przerwą reprezentacyjną, to obie nie mają jakiejś wybitnej. Zwycięstwa, remisy, porażki. Na pewno zasługuje na uwagę fakt, że Rennes no 40 goli strzeliło, do 28 Strasburga, no to świadczy o tym, że w ofensywie są dużo lepsi, 31 straconych do 39. No na tych frontach są lepsi, tutaj Tomasz celuje w podpórę na gości. Dalej kolejny kupon to jest też dubelek. Dzisiaj taka moc dubelków widzę, ale będą dwa treble. W każdym razie kupon od Arka, 5 razy typowane, 3 razy trafione, 2, 2, 4, 3 profitu. Zwycięstwo Realu, zwycięstwo Bochum. No w sumie kupon bez kombinacji, bez wielkiej historii, bez wymyślania, bez żadnych overów, handicapów i tak dalej. Real z Athletic Bilbao. Moim zdaniem nie będzie to łatwy mecz dla Realu Madryt. Oczywiście nie wiemy, jak te ekipy będą grały po tej przerwie reprezentacyjnej. To zawsze tak jest, że chwilę trzeba odczekać, że tak powiem, po tej przerwie reprezentacyjnej, żeby rozkminić, czy to jest ta sama ekipa, co przed przerwą reprezentacyjną. No wiecie, o co chodzi, nie? Bo to różnie bywa. No tutaj pojedynek pierwszej i czwartej ekipy. Bilbao mocno niedoceniane, bo okolice szóstki na nich jest, nawet gdzieś można złapać. No ale tutaj po prostu zwycięstwo Realu Madryt jest zaproponowane i zwycięstwo Bochum. Bochum z Darmstadt to jest mecz ekip, które... Nawet nie wiem, czy Darmstadt będzie walczył o utrzymanie, bo to jest 13 punktów. Pierwsze miejsce bezpieczne to jest właśnie ekipa Bochum, 25 oczek, 12 punktów różnicy. Na pewno mecz dla jednych i drugich mega istotny. No tutaj zdaniem Arka Bochum na własnym terenie to wywalczy, Bochum to robi, Bochum po prostu ma to spotkanie w dole tabeli wygrać. Kolejny kupon jest od Pawła. 5 podanych, 4 trafione. Git to wygląda. 1319, bo ten jeden nietrafiony był akurat za mocną stawkę grany, nie? I to widzisz, możesz mieć 4 na 5. Ale taki bilans, no nie jakiś wybitny, nie najlepszy, nie? Finansowo wiadomo, każdy profit cieszy, ale wiesz jak jest, wiesz o co chodzi. Rozbity kupon, 880-900 zł na 2 BTTS-y. BTTS w bardzo ciekawym meczu we Francji dzisiaj. Marsylia, Paris Saint-Germain, no to są ekipy, które no potrafią postraszyć w ofensywie, nie? Może Paris Saint-Germain nie jest takie mocarne jak tam... Znaczy kadrowo, bo to może być co innego, ale kadrowo nie jest takie mocarne jak kilka sezonów wstecz. Marsylia aktualnie 7 miejsce, pewnie chcieliby tutaj kibic troszkę więcej od nich, oczekiwania pewnie większe. Mamy zaproponowanego BTTS-a, generalnie kolosalna różnica jeżeli chodzi o ofensywy. Paris Saint-Germain 62 gole strzelone, Marsylia 40. No i jest też BTTS w tym meczu Realu Madryt i Athletic Bilbao, meczu, o którym przed chwilą sobie rozmawialiśmy i nawet nie wiem, czy mi się bardziej nie podoba BTTS tutaj niż czyste zwycięstwo Realu. No ale to wiadomo, każdy ma inne podejście, inne spojrzenie. 3 kupony przed nami, mamy kupon od weterana, bo Filip 73 kupony na YouTubie już zaproponował u nas. To jest naprawdę masa kuponów. 34 z tego trafił, nie? I ma 4000 profitu. Równe. Do równego zjechane. I mamy, słuchajcie, za tysiaka może 3000 znowu wrócić tutaj ponad. Bo mamy zaproponowane tak. Zwycięstwo Ajaxu,
Po bardzo ciekawym kursie. Wiadomo, że ten Ajax w lidze jest chimeryczny i gra różnie. O 12.15 grają z Zwolle. Ajax piąte miejsce, Zwolle miejsce 13. No wydaje mi się, że kadrowo nawet tutaj Ajax lepszy. Nawet jak ten sezon mają nie do końca udany, chociaż z ostatniego miejsca wrócili na piąte w tabeli, no to już o czymś świadczy, nie? Mamy zwycięstwo Ajaxu. Jeżeli chodzi o Holandię, to mamy też bramkę Utrechtu na wyjeździe z Feyenoordem. Tutaj też ten Utrecht jest mocno niedoceniany. Okolice 9 jest nawet na Utrecht. Wiadomo, że PSV i Feyenoord i potem troszkę dalej Twente, no to są dwie ekipy, które są mocarne w tym sezonie, jeżeli chodzi o rozgrywki Ligi Holenderskiej. Utrecht w 26 meczach tylko 31 goli strzelonych. To nie jest dużo jak na overową Ligę Holenderską, dlatego ten kurs na gola na wyjeździe z Feyenoordem jest kuszący. I mamy jeszcze BTTS-a w meczu Girony, czyli oczywiście Liga Hiszpańska, Girona z Betisem. Girona, która przed przynajmniej 30 kolejką nie jest już na drugim miejscu. Już nie goni Realu Madryt, bo tutaj wiadomo, że Barcelona przed tą 30 kolejką wskoczyła na drugie miejsce, no ale tu jest cały czas w górze tabeli. Betis też wysoko, bo są na 7 miejscu, propozycja BTTS-a, no mimo tego, że Betis 3 ostatnie mecze przegrał, i no ta forma przed reprezentacją Betisu nie była jakaś wybitna. Więc mamy coś takiego zaproponowanego od Filipa. Przedostatni kupon jest od Wojciecha. 6 razy typowane, 4 razy trafione, 6 koła czystego profitu tutaj u Wojtasa siedzi i mamy rozbitego dubla. 2 razy za 900 zł. Bottom to score w meczu Liverpoolu i Brighton. Spotkanie, o którym przed chwilą sobie już gadaliśmy. I jest jeszcze druga liga niemiecka. HSV z Furt na wyjeździe. HSV, czyli ekipa, która wiecznie walczy o powrót do Bundesligi pierwszej. Teraz ma przeciwnika, który 3 ostatnie mecze przegrał przed tą przerwą reprezentacyjną. Furt 8 miejsce, HSV miejsce 3. Tak naprawdę 10 punktów straty do St. Pauli, do lidera, nie? Drugie miejsce też daje bezpośredni awans do Bundesligi, to jest 5 punktów, ale oni pewnie jak zawsze nagle, nie wiem, zaczną na potęgę tracić punkty i znowu nie awansują do tej Bundesligi, nie? No tutaj podpóra pod HSV i overek 1,5 gola, coś takiego mamy od Wojciecha. I ostatni kupon jest od Macieja, to jest też weteran. Maciej 60 jeden kuponów podał, 31 trafił, ponad połowa jest trafiona, nie? 7200 profitu, ale Maciej przyzwyczaił do tego, że albo rozbija kupony, albo gra jeden tam za 900, a tutaj, chłopie, 5 koła ładowane z tego profitu, świąteczna atmosfera się chyba tu udzieliła, 5 koła ładowane na 12 632 zł, na trebla z rzutów rożnych. Jeżeli chodzi o spotkanie Marsylii Paris Saint-Germain, ostatnie mecze Marsylii to 9, 12, 10, 5, 11 kornerów. Paris Saint-Germain 11, 10, 9, 10, 11. Paris Saint-Germain maszyna do robienia kornerów. Jeżeli będzie mecz overowy i te ekipy nie będą klepały w środku boiska, jest pewnie duża szansa, że te kornery wpadną. Real Athletic Bilbao. Real, też ostatnio maszyna. Pod kornery. 12, 13, 11, 4 to jest ten wyjątek i 9. Bilbao, słuchajcie, 9, 13, 8, 8, 8. Nie wygląda to źle. I mamy jeszcze mecz Stuttgartu pod rzuty rożne. 11, 7, 9, 13, 8 w ostatnich meczach Stuttgartu. 14, 7, 10, 6, 9 w ostatnich meczach Mainz, tak? Bo Stuttgart z Mainz gra. Z Heidenheim. No coś takiego sobie Maciej wymyślił. To może być mocny świąteczny profit. Oczywiście, słuchajcie. Na zakończenie wam powiem, to nie jest wyznacznik tego, że kupon wejdzie, nie? To, że ktoś tam 5 koła rzuca. No są ludzie, którzy grają i po 50 koła i to też nie jest wyznacznik. Także nie brać tego jakby do siebie, że tu jest coś mocniej załadowane, bo to absolutnie nie znaczy, że to wejdzie. To może w każdym meczu być under rożnych, no i co z tego? No i tak może, nie mówię, że tak będzie, tak może być. Na sam koniec jeszcze przypominam ci, że Etoto dzisiaj świąteczną promocję powitalną mam dla ciebie, bo jak sobie założysz konto z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, wpłacisz minimum 50 zł, pamiętając, że możesz sobie podwoić ten pierwszy depozyt, tak jak widzisz na tym banerku, no to możesz też zagrać za złotówkę zwycięstwo Realu Madryt. Jak sobie zagrasz za złotówkę zwycięstwo Realu Madryt w Etoto, promocja dla nowych graczy, i ten Real wygra, to w przeciągu 48 godzin dostaniesz 200 we freebecie. I masz dobę na wykorzystanie tego. Promocja powitalna na dzisiaj, dostępna pod linkiem, który znajdziesz w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Za dzisiaj serdecznie dziękuję. Dziękuję, że oglądaliście do samego końca. Trzymam kciuki za kupony. Serdecznie zapraszam do wszystkich naszych grup. Jeszcze raz, linki oczywiście w opisie pod tym filmem. Jeszcze raz wszystkim życzę świątecznej, miłej, rodzinnej atmosfery, uśmiechu na twarzy i zdrówka. Tak jak na początku filmu. Słyszymy się jutro, ale dzisiaj oczywiście bez transmisji na żywo. Jutro film znowu rano. Są mecze, są kupony. Będzie ofensywa typowska. Trzymajcie się, pozdro. Siema, elo. Nara.